Siemanko, witajcie dzisiaj, piąty odcinek PC to Glory, coraz bliżej Food Champions, skład już praktycznie gotowy, także nie pozostaje nam nic innego jak przetestować ten skład w praktyce, jak on będzie tutaj śmigał, no i czy nasi przeciwnicy na drodze do top 100 będą się mieli czego obawiać. Jeśli wam się spodoba, pamiętajcie, kciuk w górę, zaczynamy! Parę paczek z League, no możemy zrobić w sumie. Pozwolicie, że dokończymy tylko to, tego gołowina tutaj też w sumie. Tam nam zostało naprawdę jakaś odrobina wyzwań. Dokładnie tak, zrobimy gołowina, potem zrobimy ważne mecze, a potem rozbudowę jeszcze, jak będziemy mieć ochotę, no. Aha, dobra, jak tu wiedzie goło, bo tu mają, okej, okay, oni mają tu Hyperlinka, więc on może grać na 6 grania. Tu wiedzie sobie gołowin, tak? Pytanie, kto wtedy na lewe skrzydło będzie. To będzie pytanie zasadnicze. Bartosz Destroyer, Zakolaki. Jak wam się podoba w ogóle nazwa drużyny jeszcze? Zakolaki to jest w ogóle team, który poleci po top 100 według was, czy nie? Poleci. Zobaczymy, nie? Nice! Brawo, asystat Shirley jest. Teraz właściwie już możemy wyrzucić Shirley. No trzeba zebrać te punkciory, nie? Czempionów tutaj. Oj kurde, oj kurde. A cały czas to samo robię. Chociaż czekacie. No zejdźcie znowu, no zejdźcie na Jonathanem na prawą nogę. Odcinek, już nie będę mówił który, ale cały czas to samo. O, dobra. Piłeczka jest nasza. Czy to jest asysta, nie? Kurde, źle zapadaliśmy, dobra. GG, pewne zwycięstwo. Chyba źle zrobiony. To jest ten plus. 125 punktów, kituwa. 1200 jest. Coś tu jeszcze wykonaliśmy. A, to młodość w Moskwie. Dara będzie gołowin. Kowadzicia musimy wpuścić za Sisoko. I wtedy można robić asystę też. Kowadziciem. No skład jest gotowy praktycznie, no. Gołowin jeszcze wiedzie i ktoś... Ktoś za Bergwajna chyba, jeśli idą starszy moment. Nie, zaczyna. Chodź, połóż się. O właśnie, nie, Moli! Okej. Okay. Jak dla mnie... Okej, okay, gol... Sam gol ładny, ale akcja dostał z niczego, totalnie. No. Nie, no kurde! Znowu taki jeden fatalny błąd własny. Dzięki, dzięki Ripek za rajdzik. I Oshimen nas tutaj po prostu gnoi. Atal, dobra. Jak myślicie, skambekujemy to, czy nie skambekujemy? Kurde, no mam wrażenie, że gościu jest do... ewidentnie długo. Ugryźnięcia, do chapnięcia. Tam asystę też jedną zrobiliśmy, więc byłoby o, o, o. Tylko znowu, kurde, Gerard mu tam leci, nie? Dobra, Areola, pyk. I Bergwijn, skrzydełko, podanko. Atal z Dembele. Dobra, jest Bergwijn, lecisz. Kurde, nie do końca tak miało to wyjść, ale jest jeszcze Geje. Ten... Co? No to jest właśnie strzał Dembele, no. A jejku! Dlaczego teraz Dembele tego nie strzelił? Szkoda. Jeszcze taki przechwyt tego Osimena, który ewidentnie jest po jakimś Osi w tym meczu.
Jest, w końcu Atal z golem, brawo. I też dwie asysty zrobiliśmy, więc chyba Gołowin będzie już po tym meczu zrobiony. Comeback też zrobiony. Nie pozostaje nam nic innego, jak jeszcze kurde, jedną akcyjkę na gościu zrobić. Pokazać mu, że tam można grać na czas, ale trzeba umieć grać na czas. Gościu według mnie średnio umie. Dostał fortowne gole. No i jest 3-3 na razie. Nie, zagrał to za dobrze. Za dobrze to zagrał. Niestety! I nas skontrował Osimhenem, niestety. 90 minucie. Aj! Gołowin! Wjeżdża jako drugi zawodnik, którego sobie wykonaliśmy z zadań, więc mega fajna sprawa. Będzie Gołowin, będzie Atal, będzie Geje. Nie można już grać chyba w czempiony. Na razie można kupić Viniciusa, to prawda. Kupmy sobie na razie Viniciusa. Niech se chłop tam czaruje. Dobra. Ludzie będą widzieć taki skład, to wiadomo, jakie jest podejście też to. Pomyślimy, pomyślimy. 8 zgrania to też nie ma tragedii tutaj, mi się wydaje. Można ciskać. Kondycja semi do rip. O kurno, faktycznie. Trochę ripperino in peperino. Dobra, dlatego też kondycja, żeby nie umierał nam. Cała obrona, kurno, już tu nie żyje prawie. Dobra, od razu lepiej, nie? Jeszcze Atal mógłby dostać sobie kondycję. Dobra, teraz to się prezentuje. Nie no, musicie przyznać, że nie najgorszy ten skład. Jak na 3 dni grania w FIFA. Poniedziałek, wtorek, środa. No czwarty, no 3-4 dni, dobra. Neyballer. Wreszcie nie muszę robić wyzwań. Mogę się skupić na FIFA. Zobaczymy, czy to będzie miało jakiś wpływ na nasze granko. Aj, jest jeszcze Atal. Brawo. Tam musimy zrobić szybko te rajwalsy. Na tryhardzie, guys. Wreszcie bez jakichś wyzwań, o matko. Od razu się czuję dwa razy lepiej in-game, bo już nie myślę o tym, że tu asysta Shirle, tu Dembele, tu prostopadle, kurna. A te punkty jeszcze do bicia są. Ja myślę, że ludzie trochę będą lekceważyć mój składzik, nie? Czy nie będą, myślicie? To może być nasz atut w Food Champions. Paradoksalnie. Może osławiony handicap słabych składów nam tutaj, wiecie, się objawi. Na razie, no czuję moc już tej ekipy. Mocny środek pola, solidna obrona. Atal, trójeczka. Nice. Na razie na odczucia, no ciężko powiedzieć o odczuciach. Wydaje się całkiem spoko gameplay, przyjemna gierka. Jak będzie w Food Championach, wyjdzie jutro. Nie chcę teraz wyrokować, że jest łatwiej i ciężej, bo mało miarodajne jest. Mało miarodajne są takie rajwalsy. Też w momencie, gdy ja robię zadania, też nie, ciężko ocenić poziom, jak ja sobie robię zadania, tylko... Teraz gram pierwszy mecz, gdzie zależy mi wyłącznie na zwycięstwie właściwie. Leć. Karny, oczywiście. Dobra, dajemy Aroli strzelić. Nie? Albo nie, poczekajcie. Normalnie sobie strzelimy. No ja na przykład sporo odpuszczam sprintu Sebastian, jak podaję.
Więc pewnie jakąś tam, jakiś tam potencjalny wpływ ma, jeśli widzicie, że to dobrze wychodzi. Można spację dać? Można. Dobra. Nie, tu FIFA. No bo jestem nowy dla FIFA, nie? Jeśli chodzi o ten skład, jak najbardziej. Tak myślę.